Pierwsze czytanie zwykle jest zaczerpnięte ze Starego Testamentu. Stary Testament zachowuje swoją aktualność w chrześcijaństwie. Oto stare przemija, wszystko staje się nowe. Słyszymy w Apokalipsie, ale jest też tak, że ani jedna kreska, ani jedna iota nie przeminie. Aż się wszystko spełni. Stary Testament traktujemy jako przygotowanie do przyjęcia pełni objawienia. I to przygotowanie to nie jest tylko historyczne, że kiedyś Pan Bóg tak właśnie działał, że przygotowywał swój lud wybrany do tego, by został przyjęty Jego synek, słowo wcielone. Stary Testament spełnia taką rolę y, przygotowywania, także nas, żyjących już dwa tysiące lat po y, narodzinach, po śmierci Chrystusa. I dla nas Stary Testament jest przygotowaniem do Nowego, jest wprowadzeniem y, w pewien sposób myślenia, a się to Bóg się objawia, objawia się w historii, objawia się jako ten który swoją opatrznością prowadzi, a więc objawia się jako zaangażowany w historię swojego ludu. Dzieje widzimy jako pewną ciągłość, a nie zbiór przypadków. Poza tym wydarzenia Starego Testamentu nie tylko przygotowują, nie tylko pokazują ciągłość, ale dostarczają tak zwanej typologii. Bóg wyprowadza z niewoli egipskiej, przeprowadza przez Morze Czerwone, prowadzi przez pustynię, zawiera tam przymierze i, i prowadzi do ziemi obiecanej. Dla nas jest to obraz ludzkiego życia prowadzonego przez Pana Boga. Z niewoli grzechu do wolności dzieci bożych. Poprzez przejście przez wodę, sakrament chrztu, poprzez. Oczyszczenie na pustyni, poprzez zawarcie przymierza. Więc Stary Testament tak nas ukierunkowuje na nowy, daje nam pełniejsze zrozumienie tego, co w Jezusie się dokonało. Także tego, co Jezus mówi, bo wiele tekstów ewangelicznych, Pawłowych jest trudny do zrozumienia bez znajomości Starego Testamentu. A więc czytamy Stary Testament jako pierwsze czytanie, bo zachowuje on swoją aktualność cały czas i jest Słowem Bożym, ciągle żywym, skutecznym, ukierunkowującym nas na tajemnicę Jezusa.